Spożywanie alkoholu przez matki w czasie ciąży może doprowadzić do wielu różnego rodzaju zaburzeń u dzieci. Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzieci uszkodzonych przez alkohol rodzi się w naszym kraju więcej niż dzieci z zespołem Downa. W Polsce świadomość na temat alkoholowego zespołu płodowego, tak zwanego FAS, wciąż jest niewielka. Dlatego też wiele dzieci nie otrzymuje pomocy. Odpowiednia terapia jest niezwykle ważna, zwłaszcza w pierwszych latach życia, podkreślają specjaliści z Fundacji Fascynujący Świat Dziecka z Goleszowa, która działa od lipca. Brak zaopiekowania się dziećmi chorymi na FAS, brak jakiejś pomocy systemowej, dlatego zdecydowałem się na otwarcie takiej fundacji, aby pomóc tym dzieciom niezależnie od finansów publicznych. Najwięcej go się spotyka w rodzinach adopcyjnych, w rodzinach zastępczych, w domach dziecka. Objawia się to najczęściej w wieku szkolnym. Sam jestem rodzicem adopcyjnym dwójki chłopców, którzy cierpią na tą chorobę i po zderzeniu się z problemem stwierdziłem, że nie może to tak zostać po prostu bez oddźwięku dalszego. Przy fundacji działa również poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która stale poszerza swoją ofertę, pomagając dzieciom z różnego rodzaju problemami rozwojowymi, nie tylko z FAS. Poza tą właśnie szeroką ofertą, bo już mamy ponad 30 propozycji w tym momencie dostępnych, bardzo ciekawą według mnie jest terapia Neuroflow, to jest terapia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, czyli to jest taka sytuacja, kiedy dziecko fizjologicznie słyszy prawidłowo, ale zachowuje się troszkę jak dziecko niedosłyszące. Tak więc ma problem z rozumieniem na przykład nauczyciela, kiedy stoi dalej od niego, albo ma problemy z rozumieniem mowy w szumie, na przykład w centrum miasta. Wtedy bardzo zasadne jest zgłoszenie się na tego typu diagnozę. Fundacja też stawia na FAS, to przede wszystkim, co to jest i jak tutaj możemy zdiagnozować to dziecko, jak mu pomóc? FAS to jest alkoholowy zespół płodowy, jest to efekt spożywania przez matkę w trakcie ciąży alkoholu. U nas proponujemy taką autorską metodę diagnostyki FAS, to znaczy kiedy do nas dziecko zgłasza się, przychodzi na diagnozę tak naprawdę do 6 różnych specjalistów, więc wystawianych jest później 6 różnych opinii. To jest opinia zespołowa, tak więc 6 osób decyduje o tym, czy faktycznie dziecko możemy zakwalifikować jako dziecko chore na FAS, czy też nie. Rodzic dostaje tak naprawdę kilkunastu do 20 stronicowych dokumentów mówiących o tym, jakie dziecko konkretnie ma zaburzenia i jak możemy mu pomóc. Dużym zainteresowaniem cieszy się terapia integracji sensorycznej. Dzieci chętnie odwiedzają kolorową salę, w której znajdują się różnego rodzaju urządzenia do ćwiczeń. Jest to forma zabawy, dzięki której poprzez bardzo konkretne stymulacje, poprzez bardzo konkretne sytuacje, w które wprowadzam dziecko, może ono doświadczać różnych stymulacji sensorycznych, które pomagają mu dobrze organizować jego układ nerwowy. Często jest tak, że dzieci, które tutaj do mnie przychodzą, są nadpobudliwe, mają trudność z koncentracją uwagi, mają sensoryzmy, czyli na przykład są nadwrażliwe na różnego rodzaju bodźce, co wtórnie też skutkuje różnymi trudnościami emocjonalnymi, społecznymi. Tu w gabinecie mają one szansę na bezpieczne jakby przeżycie tego wszystkiego, co na co dzień jest dla nich zagrażające i trudne. Dla przykładu dziecko, które ma chorobę lokomocyjną, lęk wysokości, ma tak zwaną nadwrażliwość przedsionkową. I tu poprzez różne stymulacje takie dziecko może doświadczyć takiej formy ruchu, która normalnie jest dla niego zbyt trudna. Wiele małych pacjentów trafia do psychologa, czy to z problemami szkolnymi, rodzinnymi, emocjonalnymi, z zaburzeniami zachowania, rozwojowymi. Ważny tutaj jest również dobór odpowiedniej terapii. No jak już trafią do pani psycholog, to co później, jak wygląda taka terapia? Terapia zwykle jest indywidualna dla dzieci, aczkolwiek ja zawsze staram się też pracować z rodzicami, być w stałym kontakcie, więc część terapii poświęcona jest dziecku, ale zawsze rozmawiam z rodzicem, jest czas na psychoedukację. Specjaliści zgodnie podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie całej rodziny i wsparcie dziecka w trakcie terapii. To jest taka nasza idea, do której też dążymy, żeby włączać w ten proces zarówno oczywiście rodzinę i tutaj musimy bardzo intensywnie współpracować, ale także nauczycieli, bo dziecko w takim środowisku funkcjonuje, w szkole spędza mnóstwo czasu, dlatego bardzo często jest tak, że kontaktujemy się z nauczycielami naszych podopiecznych i pozostajemy w bezpośrednim kontakcie, chociażby z wychowawcami.
naukowcami czy pedagogami. Szybka diagnoza i odpowiednia terapia to klucz do sukcesu w każdym przypadku, nawet dzieci z FAS. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.